Cześć, tu Tomek z motokontrolera. Widzimy się po raz kolejny Po kolejnych oględzinach I jak zwykle opowiem Wam Jaki samochód dzisiaj sprawdzałem Jaki to był pakiet Czy warto, czy nie warto Będzie się zainteresować tym egzemplarzem No takiego egzemplarza jak dzisiaj Już bardzo, bardzo dawno nie oglądałem Więc tak, była to Mazda RX-8 Jeszcze z oryginalnym silnikiem 1.3 wankla, Generująca moc 231 koni no, szal, nie? 13 koni, całkiem spoko. Ale co najlepsze: przebieg na ten moment, pojazd miał niecałe 27 tysięcy kilometrów, pewnie jeszcze dlatego oryginalny silnik w tym samochodzie. Samochód został sprowadzony z Francji, e, produkcyjnie z 2004 roku, e, w Polsce zarejestrowany od 2017 roku. Sprzedający wycenił go na kwotę 20 tysięcy złotych. I teraz czy warto, czy nie warto? W jakim to tu będzie stanie? No przebieg bardzo mały, no nie? Można powiedzieć 27 tysięcy, całe nic. Praktycznie nikt tym autem nie jeździł. Czy to auto uchowało się całe w oryginale? <grym> Jak myślicie? No niestety nie. Ciężko znaleźć taki egzemplarz, żeby się uchował całe w oryginalnej warstwie lakierniczej. Oczywiście są, nie mówię, że ich nie ma. Ale większość no niestety już jest po, po przygodach. Co tutaj mieliśmy robione w tym przypadku? No niestety. Przód pojazdu był uszkodzony, czyli maska, oba przednie błotniki oraz samochód dostał także tyłem: tylna lewy, tylny lewy błotnik oraz tylna klapa bagażnika. Te wszystkie elementy były no, niestety naprawiane blacharsko-lakierniczo, lakierowane, szpaklowane. No słabo troszeczkę. W szczególności przednia maska, jak widzicie, uszkodzenia lakiernicze nosi. Kwalifikuje się ona do ponownego lakierowania. Tutaj lakier bezbarwny nam z przedniej maski schodzi. No niestety. E, Mazda, korozja, tak? Pewnie jesteście ciekawi, czy ma, nie ma. E, no powiem szczerze, nawet tak z zewnątrz wyglądała całkiem powiem fajnie, zdrowo. No, gdzie się doszukałem tutaj korozji, to korozji we wlewie e, paliwa. Już się pojawiła. Właśnie po oględzinach tej Mazdy Sprawdziłem sobie pojazd w naszej bazie. Zostawiam Wam link poniżej do naszej strony, dzięki której będziecie mogli sobie wstępnie, bezpłatnie, zweryfikować, czy pojazd miał odnotowane jakieś swoje szkody, lub nie. Jeżeli w bazie znajdują się jakieś informacje, po wykupieniu pakietu można dostać szczegółowe informacje, i co wyszło? Sami zobaczcie, samochód, niestety, ale miał dość sporą szkodę. Była to szkoda odnotowana w maju 2006 roku przy niewielkim przebiegu, bo tam pojazd miał niecałe 22 2000 kilometrów przejechane. No, ale wartość tej szkody była dość spora, bo niestety wyceniona była między 18 a 19 tysięcy euro. Co się oczywiście potwierdziło podczas oględzin. Tego pojazdu. Co do szyb, szyby o dziwo wszystkie w oryginale, no to fajnie, na plus. Co do opon, w takim samochodzie no, powinny być bardzo dobre opony. W końcu ma jakoś tam swoją moza, autosportowe. No niestety, opony z 2008-2010 roku stare, spękane. No, co to dużo mówić, jak jest opona 10 czy 12-letnia, co można od niej oczekiwać. No niestety Felgi również posiadały dość spore jakieś tam uszkodzenia. Gdzieś tam brakowało jakichś takich śrubek, nitów. No tutaj sprzedający coś tam mówił, że gdzieś to robił, coś pogubił podczas jazdy. No trochę słabo, że zamiast sobie poprawiać to na bieżąco, no to niestety tak trochę za przeproszeniem olał temat. No co zrobić? Co do kontroli wnętrza. No powiem szczerze, że środek ładny, zadbany, normalne ślady eksploatacji. Delikatnie można powiedzieć, że tam przygotowany, odświeżony, te plastiki troszeczkę natarte, gdzieś tam fotele podkurzane. No fajnie, chyba że tak sprzedający dba na co dzień, no to super na plus. Lubię czyste, zadbane samochody. Sam jestem tego zwolennikiem. No nie lubię, że tak powiem, skoro w samochodzie się spędza dość sporo czasu, no to fajnie mi mieć porządek. No niestety. Tutaj, jak już mam się czepiać, no to ubytki w oświetleniu. Brak podświetlenia rejestracji, gdzieś tam jedno światło przeciwmgielne, lampy przednie dość mocno już zmatowiałe, więc kwalifikują się albo do wymiany, albo do regeneracji. Nowa gałka zmiany biegów. Co najlepsze, samochód jest pięciobiegowy, gałka założona z wersji sześciobiegowej. szóstka na gałce robi nam zawsteczny. No masakra, no nie. Kurczę, żeby nawet nie kupić normalnej gałki, tak jak powinna być, tylko pierwszą, lepszą jakoś założyć, I to jeszcze od wersji sześciobiegowej, gdzie mówię, no, samochód mamy pięciobiegowy, no, no słabo, no. A co najgorsze, no, można było się tego spodziewać, skoro samochód był uszkodzony przodem, poduszki zostały e, wyszczelone. no ktoś to zrobił, ktoś po taniości, pewnie nie chciał inwestować, e, nie chciał tego zrobić zgodnie ze sztuką. Jeżeli już tak chciał naprawiać ten, ten pojazd, no deska jest e, po, zrobiona po regeneracji, ponieważ e, poduszka pasażera wyszedziła. No ta regeneracja została słabo zrobiona. Widać, że to tylko tak trochę na sztukę oblewione folią zatuszowane. No, powiem szczerze, miałbym obawy trochę e, poruszać się tym pojazdem. Nie daj Boże, jakby doszło do jakiejś kolizji. Czy to zostało zrobione poprawnie? I czy te poduszki zadziałają, czy w ogóle one są? Dobrze, przechodząc do komory silnika, co tutaj mamy? Mm, powiem szczerze, tak, dość mocno było czuć paliwo. Silnik był suchy, bez wycieków. Zrobiony bodajże jakiś tam serwis, chyba dwa lata temu. To też takie dziwne, no ale sprzedający się tłumaczył, że w ogóle tym autem nie jeździ, nie użytkuje go. No na pewno trzeba będzie sobie zrobić serwis. Więc tutaj, no to na start. Silnik nie był myty. Co do komory bagażnika, no troszeczkę taka wyszeborowana, co najśmieszniejsze. W bagażniku leżała, leżał kolektor, leżała turbina. Pytam się, co to jest. No sprzedający przyznał, że samochód kupił z zamontowanym turbem. No niestety ta turbina nie chodziła poprawnie, były jakieś problemy. On to turbo zdemontował. Zostawia go, jeżeli ktoś się zdecyduje, żeby wrócić z powrotem i założyć sobie to. No to wiadomo. Jest osprzęt, można montować. Przechodząc do jazdy testowej, jak ta jazda wyglądała, pierwsza rzecz to niestety, ale samochód dość długo kręci na zimnym i na ciepłym, więc to spory minus. No niestety. W przypadku tych silników to niedobrze wróży. Bardzo mocno czuć paliwo e, i tutaj wewnątrz pojazdu i na zewnątrz. E, co się okazało, że samochód nie ma w ogóle katalizatorów. Katalizatory zostały wycięte. E, widoczne błędy na desce wiadomo i od e, silnika check engine się nam świecił, świeciła się nam poduszka. Czuć było, że to auto zalewa. No, powiem szczerze, bardzo słabo przyspieszał. W ogóle tej mocy nie było czuć. Samochód dość mocno zmulony. Widać, że coś było nie tak. Tutaj sprzedający mówił, że no najprawdopodobniej przez to, że ta turbina została zdemontowana, natomiast mapa jest zrobiona pod to turbo, jest pewnie większa dawka paliwa. Ona go zalewa, przelewa. Być może, że tak, ale no, no powiem szczerze, no bez rewelacji. Naprawdę się ciężko jechało tym autem, żeby go jakoś tam rozbujać. Problem z piątym biegiem, również coś tam sprzedający, że tak powiem próbował sobie nie wiem, modyfikować, zmieniać, ulepszać. Założył short shifta, czyli tą krótką, krótką zmianę biegów. No niestety założył to trochę nieumiejętnie, bo w ogóle piątego biegu nie dało się wrzucić. Niestety nie było założonego tego wygłuszenia w tunelu. Było normalnie słuchać szum od spodu, spod pojazdu, który dostawał się nam do wnętrza, w ogóle tego wugoszenia znajdującego się tam w okolicy lewarka nie było. No, pff, słabo. No wiadomo, samochód sportowy, zawieszenie sztywne, dość niskie trzeba było uważać. No powiem szczerze, no bez rewelacji. Czyli jazda na minus nie zrobiła na mnie żadnego pozytywnego wrażenia, wręcz przeciwnie. Więcej minusów. Co do dokumentacji serwisowej? No niestety, brak totalnie żadnej dokumentacji serwisowej. Co się też najlepsze okazało, samochód w ogóle nie posiada badań technicznych. Sprzedający próbował zrobić te badania techniczne przed oględzinami, niestety dostał negatywny wynik. Tłumaczył się, że jest to spowodowane, że lampy przednie są właśnie zmatowiałe, źle ustawione. Że być może, że one są od Anglika. No powiem szczerze, patrząc, e, po oznaczeniu lamp no nie wskazywało, żeby one były z Anglika. Natomiast no ja podejrzewam, że przyczyn e, niedopuszczenia tego pojazdu do ruchu było wiele, wiele e, więcej i nie z tego powodu e, jak lampy. Ale tutaj mamy prosty przykład, brak katalizatorów, no samochód naprawdę, no, tak śmierdziało paliwem, widać, że on nie spalał tego paliwa, opony w, w złym stanie, więc tutaj no, no, takich rzeczy, gdzie można by było wymienić, dlaczego to auto nie przeszło badania technicznego i nie trzymało pozytywnego wyniku, naprawdę jest dużo, dużo więcej, cała lista. Czy warto, czy nie warto? No jak myślicie? No ja ze swojej strony nie polecę oczywiście tego samochodu. Moim zdaniem nie warto. No Samochód bardzo, moim zdaniem, zaniedbany. Ktoś próbował coś tu sobie poprawiać, wlepszać, przerabiać. No niestety było to zrobione nieumiejętnie, nie ze sztuką, albo nie do końca miało o tym pojęcie I, i tak zostało to trochę zrobione, jak zostało. No a później, wiadomo, samochód też nie był użytkowany. Stało dość sporo, a też to, no niestety, w przypadku pojazdu nie wróży to dobrze, wręcz przeciwnie, lepiej samochód użytkować, niż go odstawić, bo później wiadomo, jak się to wszystko ruszy, no to później jest tak, a nie inaczej. Co sądzicie na temat takiego auta, za taką cenę z takim przebiegiem, z tym silnikiem. Warto? Myślę, że raczej nie. Myślę, że macie podobne zdanie do mojego. Powiedzcie się proszę w komentarzach. My widzimy się na kolejnych oględzinach. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Na razie cześć.